Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj, nietypowo, będzie spiskowa teoria. Tak, tak, wiem, że spiskowe teorie są zawsze w niedzielę o 21:00 w naszej luźnej serii plociów. Tej, którą nagrywam głównie po to, żeby dać przyjemność widzom z oglądania tego, żeby się coś fajnie słuchało przed snem. A dzisiaj będzie w komentatorze, w naszej serii, w której mówimy jak jest, mówimy na tematy takie bardzo polityczne, komentuje rzeczywistość. A to dlatego dzisiaj będzie w komentatorze, bo właśnie udowodniono, że jedna ze spiskowych teorii jest prawdziwa. Udowodniono dobitnie i brutalnie, udowodniono, że ci wszyscy ludzie, którym przez ostatnie 17 lat wmawiano stary, ty jakiś dziwny jesteś, ty to w niestworzone historie wierzysz, panie, puknij się tak, przecież tak na pewno nie mogło być, to spiskowa teoria jest. No to właśnie się okazuje, że ci wszyscy ludzie, którzy tak ostatnio słyszeli, mieli rację i w tym momencie należałoby się zastanowić, czy może inne spiskowe teorie, albo przynajmniej któreś z nich, nie mają sobie czasem ziarnka prawdy, a ja w komentatorze, jak właśnie komentuję rzeczywistość, to coraz częściej się tak zastanawiam, że niektóre sytuacje, jakie dzieją się na świecie, które oglądamy sobie w telewizji, to dowodzą, że albo rządzą nami kompletni kretyni, albo któraś ze spiskowych teorii jest prawdziwa. Dzisiaj będzie o tak zwanych silnikach w rowerach. O tym, że to jest spiskowa teoria, możecie sobie przeczytać na przykład na stronie sport.pl. Macie tam link do artykułu z zeszłego roku, który właśnie opisywał jako spiskową teorię to, że być może kolarze i to takiego największego sortu montują sobie w rowerach niewidoczne, niewykrywalne, bezszelestne i dające całkiem dobrego kopa silniki, dzięki którym możliwe jest to, że dostają nagle takich zrywów, jakby to byli na motocyklach i nikt nie może tego załapać. W tamtym artykule sobie możecie dokładnie poczytać, że od 17 lat są podejrzenia, właśnie spiskowa teoria na ten temat. Artykuł jest z zeszłego roku, w związku z tym teraz dodałem jedną cyferkę, czyli wychodzi nam, że 18 lat. Streszczę wam mniej więcej, jak to wyglądało z tą spiskową teorią. No, brzmi to dziwnie, ale właśnie to udowodniono. Jak udowodniono, to zaraz. Tak mniej więcej zaczęło się o tej spiskowej teorii robić głośno i Międzynarodowa Unia Kolarska, w skrócie UCI, zaczęła się tym oficjalnie interesować, chociaż tak bardziej po to, żeby uspokoić ludzi, że kolarstwo jest w porządku i że to tylko spiskowe teorie, kiedy niejaki pan Fabian K. Kancelarra, ja tutaj sobie spoglądam na nazwiska, sobie zapisałem na monitorze z prawej strony, no odjechał jak na motorze. Właśnie tak mówili komentatorzy, jak ten Fabian Kancelarra nagle dostał takiego przyspieszenia, komentatorzy mówi, wow, odjechał jak na motorze, to się działo na wyścigu dookoła Flandrii na brukowym podjeździe w Grammont. Po prostu tak wyglądało, jakby nagle facet odpalił sobie jakieś tam nitro, prawda? I tak fu poleciał. Przyspieszył, a przyspieszył niesamowicie, a nawet nie wstał z siodełka. A zwykle jak kolarze tak bardzo szybko przyspieszają, to właśnie wstają z siodełka, żeby mocniej napierać na te pedały. Zgubił on wtedy Toma Bonena, który był jedną z legend z tych wyścigów. Nikt nie rozumiał, o co chodzi. Nikt nie umiał tego wyjaśnić. A ważne jest też to, że on miał taki specyficzny rower, znaczy specyficzny, no miał po prostu zmianę biegów w lewej manetce. Natomiast dziwne było to, że w czasie, że tuż przed tym takim atakiem coś tam majstrował, tak dotykał dziwnie prawej manetki, tam, to znaczy z prawej strony kierownicy, tak to ładnie nazwijmy, bo manetka to jest przecież to coś takie do zmiany, tak? Czyli on miał zmianę biegów z lewej części kierownicy, a z prawej strony nie miał nic, a coś tam majdrował, tak? Zresztą to nie jest ważne w sumie nam nazewnictwo, manetka i tak dalej, co to jest, tak? Przecież nie musi być kolarzem, żeby wam, nawet jak są takie jakieś drobne nieścisłości typu co to jest manetka, no to nie ma to większego znaczenia, prawda?
ważne, że później pojawiło się cała masa właśnie tych spiskowych teorii. Ludzie zauważali takie rzeczy, że na przykład, że on tego finiszu takiego zaskakującego dokonał tuż po zmianie roweru, czyli że właśnie sugerowano, że jest coś bardzo, bardzo, bardzo dziwnego. Potem w 2010 znowu to wszystko wybuchło, potem ponieważ udowodniono, że tak zwany doping mechaniczny, czyli właśnie te trudno wykrywalne silniki do rowerów kolarskich, są faktem, że można to zrobić. Niemniej jednak nadal twierdzono, że to żaden kolarz nie może tego zrobić. Były nawet jakieś takie okazyjne naloty zorganizowane przez tą Międzynarodową Unię Kolarską, w skrócie UCI, ale one nic nie wykrywały, w związku z tym znowu zamiatano sprawę pod dywan, a sprawa była bardzo mocna, bo wtedy pan Davide Cassani, były kolarz grupy Carrera i komentator włoskiej telewizji Rane, po prostu zaprezentował przed kamerami rower zbudowany przez Węgra Istvana Vajrasa, który właśnie taki wewnętrzny silnik miał. Ten silnik był zbudowany, był umontowany w rurze podsiodłowej i napędzał oś przy pedałach. Dzięki temu po prostu, no, raz on rozkręcił to koło, uruchomił ten silnik takim ukrytym przyciskiem, praktycznie niewykrywalnym, i koło nie przestało się kręcić. Dosłownie prawdziwe perpetuum mobile. Co więcej, to koło zaczęło przyspieszać. Więc w tym momencie, no to już niesamowita rzecz, no udowodnił, że da się napędzić rower elektrycznie, czy tam jak to woli, mechanicznie, w ten sposób, że no po prostu, że silnikiem niewidocznym da się to go napędzić. On jeszcze wtedy, no, na tego kancelarę bardzo mocno, powiedziałbym, dojechał faceta, bo zauważył, że od zmiany roweru facet w ogóle nie sięgał po bidon, w ogóle nic nie pił, i wprost zasugerował, że pewnie to było dlatego, że w bidonie była ukryta bateria do tego silnika i on po prostu, no, nie mógł nic ruszyć, bo tam były przewody, prawda? Czyli już udowodniono, że przynajmniej część tej spiskowej teorii, że jest to fizycznie wykonalne, tyle tylko, że nadal nikogo nie złapano. Później zdarzył się w 2014 roku jeszcze większy numer. Tam był taki pan, który się nazywał Roger Hess-Jedal, który po prostu był i się wywrócił. Zdarzyło się to w czasie wyścigu Vuelta a Espaniola w 2014 roku, no i wywrócił się na tym rowerze, a ten rower tak jakby jechał dalej. Tylko właśnie też to było do końca nie wiadomo, no bo on się wywrócił, więc ten rower tak zaczął dziwnie skręcać, że tak jak tak właśnie jakby coś mu to tylne koło nadal napędzało, mimo że kolarz już dawno leżał na asfalcie. Złośliwi ludzie od analogowych heheczków niepoprawnych politycznie by teraz powiedzieli Afroamerykaninie, ale nie, tu można powiedzieć asfalt, tak, hehehe. Nieśmieszne to było, przepraszam, w sumie głupio to, że to powiedziałem. W każdym razie, i zaraz nadleciał motocykl, go przytrzymał, zupełnie tak jakby był w zmowie z tym facetem, i znowu, to już było taki prawie ewidentny dowód, że facet jechał na tym silniku, ale zamieciono sprawę pod dywan. Nie wiem dlaczego, na mecie nie czekali spece od tego UCI i nie zażądali od niego pod jakąś straszną karą: dobra, misiu, to teraz dawaj ten rower na warsztat, rozkręcamy go i wam pokażemy. Zupełnie tak, jakby te UCI było w zmowie i nie chciało takiego, no, powiedziałbym, nieobojętnego dla mediów kolarza ściągnąć. Nie chcieli też takiego ważnego wyniku podważać, prawda? No bo to wiadomo, że to już byłaby któraś afera, bo to jest doping mechaniczny, tak? Dzięki temu, że mają zmodyfikowane rowery, po prostu lepiej jeżdżą i to jest po prostu nieuczciwe. A przecież tak niedawno była afera z Neilem, z panem Armstrongiem, tak? Już nie pamiętam, jak on miał na imię, a Neil Armstrong to jest chyba ten kosmonauta. Chyba by się właśnie Krzyś ośmieszył, dobrze, że się kapnął, no ale wszyscy wiedzą, że jestem dyslektykiem i mi się te imiona mylą, prawda? No i bach,
Znowu tylko spiskowa teoria wszystkim tym, którzy mówili, ludzie, nie oglądajcie już tych wyścigów kolarskich. Przecież to jest jakaś lipa, to jest jakaś ściema, przecież to jest w ogóle, jak tak można, to tam wygrywa nie najlepszy sportowiec, tylko ten, który najlepiej koksa, albo ten, który ma najlepszy silnik, ale nie w mięśniach, tylko w rowerze schowany, w ogóle już nie ma sensu. No, wszystkich tych wyzywano, że to są wielbiciele spiskowych teorii. A teraz była taka pani, to znaczy jest taka pani, ona jest Belgijką, ma strasznie długie nazwisko, mam nadzieję, że jakoś je wymówię. Femke van den Diezeche, która po prostu przyszła sobie UCI, czyli Międzynarodowa Unia Kolarska, sprawdzili jej rower i bach, kurczę, miała doping. Miała ten doping po wyścigu przełajowym Mistrzostw Świata w Hausen-Zolder. Tam po prostu zauważyli, że nie mogli w ogóle korby oderwać od, tam rozmontować takie, jakieś takie rzeczy. W każdym razie no, nie udało im się tego rozmontować. Pod siodełkiem jakieś kable znaleźli czy coś. No w każdym razie znaleźli ten silnik. No ona się oczywiście tłumaczy. Tłumaczy się, że jest niewinna. I paradoksalnie może być niewinna, ale jeżeli jest niewinna, to została wrobiona. I zaraz wam powiem, o co chodzi. Ona się tłumaczy tak, że jakiś tam kolega, który chciał z nimi jeździć, miał dokładnie taki sam rower. Ten kolega był totalnym amatorem i nie mylić z amatorem. I on sobie tak po prostu jeździł i tak dalej, nie biorąc udziału w wyścigu. No i jej mechanicy musieli przez pomyłkę wziąć ten rower i zapakować że to jest jakaś lipa, że ona nic nie wiedziała, nie używała, no bo ktoś przez pomyłkę zapakował nie jej rower na pakę, tak? Historia kupy się nie trzyma i to bardzo poważnie. Bo po pierwsze, jakby ktoś zapakował nie jej rower na pakę, to zdaje się, że ten chłopak powinien się kaptać, że ktoś mu rower zajumał i powinien chyba zacząć krzyczeć, halo, halo, gdzie jest mój rowerro, prawda? Oddajcie mojego rowerro, tak? A on co tak po prostu nie znalazł swojego roweru i co? I nic? Ja reaguję, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, poczytałem sobie w internecie trochę na temat tych dopingów, nazwijmy to mechanicznych, tak? No i tam były informacje, że taki silniczek razem z baterią, z całym tym osprzętem kosztuje nawet 200 tysięcy euro. Teraz wyobrażacie sobie, że amator, który jeździ tylko i wyłącznie dla przyjemności, wsadza w swój rower osprzęt wart 200 tysięcy euro, w momencie, w którym nie bierze udziału w żadnych zawodach, to przecież takim silniczkiem oszukuje tylko siebie, tak? Nikogo więcej. W związku z tym mógłby mieć taki normalny silniczek do rowerowy, gdyby o się bał na przykład, że bardzo mocno to z siebie bardzo dużo daje, prawda? I się boi, że na przykład gdzieś daleko odjedzie, a później nie wróci, albo lubi bardzo szybką jazdę i w związku z tym chciał mieć dopak, tak? Że te dodatkowe parę kilometrów na godzinę z takiego silniczka, no to po cholerę płacić tyle za zamaskowany silniczek. Czy to nie jest lepiej tak, że mógł sobie kupić taki normalny silniczek, taki powiedziałbym widoczny przez wszystkich, tak? Takie silniczki, no to ja nawet widziałem na polskich drogach ludzi, znaczy ścieżkach rowerowych ludzi z takimi silniczkami, one kosztują kilkaset złotych. No to czyli tam pewnie ze 100, może 200 euro w takiej Belgii kosztują, no to po cholerę płacić 200 tysięcy, skoro można zapłacić 200. No nie wierzę po prostu, że jakiś amator miał tak po prostu u siebie taki silniczek, więc w to nie wierzę. Natomiast wierzę, że dziewczyny mogli chcieć wyrobić. Mogli wyrobić przeróżni ludzie. Mogli na przykład, mogła ta Międzynarodowa Unia Kolarska stwierdzić tak, że no dobra, to trzeba wreszcie złapać kogoś na tym silniczku, kurde, nikogo nie możemy, a wiemy, kurde, że mają. I wiemy, że będzie lipa, jak to się wyda, jak w końcu jakiś szeryf internetowy to znajdzie, to wtedy powie, że my to tolerowaliśmy i dupa, to lepiej, żebyśmy my to znaleźli. Więc rzeczywiście mogli dziewczynie podrzucić taki rower, czy nawet przekupić tego kolegę, to mogli, tak? Mógł ktoś inny jej to podrzucić po to, żeby
po to, żeby dziewczynę zdyskwalifikować, zdyskredytować, mogła mieć jakichś wrogów. No wiecie, w sporcie, zwłaszcza tym zagranicznym, no to jest jednak masa kasy, więc nam się wydaje, że o, 200 tysięcy euro to jest taka bardzo duże pieniądze. Ale po to, żeby odstrzelić rywala i to jakiegoś takiego porządnego, sądzę, że nie jeden człowiek zapłaciłby więcej, żeby zniszczyć kogoś, kogo nienawidzi, bo to dla nas są gigantyczne pieniądze, a nie w sporcie, gdzie latają jakieś niesamowite sumy za kontrakty. Wiecie, ta informacja też, że to jest 200 tysięcy euro taki silniczek kosztuje, to jest oczywiście z internetu, a w internecie każdy może napisać, niemniej jednak widziałem to na kilku stronach, plus na pewno to jest drogie. Dlaczego to jest drogie? No bo nowoczesna technologia, mało się sprzedaje, tak? No bo to przecież trzeba umieć skonstruować i tak dalej, na klientów masowych na to nie będą mieli, tak? W związku z tym, no, na pewno musi być drogie. I tyle, tak? I w tym momencie, moim zdaniem, warto się zastanowić nad jedną zasadniczą rzeczą. Czy my, jako ludzie, po prostu jako społeczeństwo, i to społeczeństwo planety Ziemia, nie powinniśmy zreflektować naszego stosunku do sportu? Mówiąc krótko, czy nie powinniśmy czasem przestać ładować w sport tyle pieniędzy? I mówię to zupełnie szczerze, bo te gigantyczne pieniądze powodują tylko, że idea sportu się już skończyła, po prostu. Przypominam, że ideą sportu była szlachetna rywalizacja po to, żeby ludzie mogli dawać siebie wszystko, po to, żeby mogli po prostu pokazać, że mają jaja, żeby ciężką pracą móc do czegoś dojść. A w tej chwili tajemnicą Polichinella jest, że w coraz większej liczbie dyscyplin sportowych, zwłaszcza tych opartych głównie na wydolności ludzkich mięśni, czyli na wydolności człowieka, prawda? No, granice ludzkiego organizmu są już bardzo, bardzo, bardzo mocno nadwyrężone. Mówiąc krótko, no ludzie wiedzą, że w wielu dyscyplinach sportu, jak nie zakoksasz, to gówno osiągniesz. A nawet jak nie zakoksasz, to żeby móc coś osiągnąć, to musisz trenować od bardzo, bardzo, bardzo maleńkiego i stosować takie drakońskie metody treningu, że później w wieku 30-35 lat jesteś kaleką, bo tak mocno trenowałeś, bo masz tam stawy porozpieprzane i tak dalej. To jest pytanie. Mówi się, że sport to zdrowie, prawda? Czy my powinniśmy dopuszczać do tego, że ludzie robią z siebie kaleków właśnie w imię sportu? A mówię, w wielu dyscyplinach, no to już jak nie zakoksasz, to nic nie osiągniesz. I właśnie kolarstwo już od dawna się mówiło, że jest taką dyscypliną, że sorry, ale tam już wydolność ludzkiego organizmu, już max został zrobiony. W zasadzie to tam jest mało techniki, mało rozumu, mało skilla, tak? Bo tam najważniejsze to jest, żeby pedałować, chociaż oczywiście jakieś tam taktyki, inne tego typu rzeczy są. W związku z tym, że wszyscy wiedzieli, że tam jak nie przyćpasz, to mało zyskasz, tak? No bo są oczywiście takie dyscypliny jak powiedzmy boks. No w boksie oczywiście liczy się mięśnie, ale liczy się przede wszystkim skill, technika, duch walki, wytrzymałość, prawda? Oczywiście, że tam też można zakoksać albo chociażby sobie w jakiś inny sposób dodać przewagi, tak? Ale tam przynajmniej nie liczy się tylko taka zwykła, chamska wydolność, prawda? Więc tam jeszcze uważam, że niesamowity talent, ale bez koksu versus taki zwykły typ, ale nakoksany, no to że już ma szansę, że ten człowiek z jajami wygra, tak? Natomiast w kolarstwie obawiam się, że koksać i jeszcze raz koksać, co jest chore. A wiecie, dlaczego ludzie to koksają, tak? Sądzę, że zauważcie, że doping jest wprost proporcjonalny do ilości hajsu, jaki jest w ten sport wkładany. W momencie, w którym sport był tylko czymś takim, taką odskocznią, w tym sensie, że nie był sposobem na życie, że zawodowcy byli na przykład półzawodowcami, prawda? Albo, że zawodowcy byli i tak już bogaci, bo byli z bogatych domów, że mówiąc krótko, nie robili tego dla gigantycznych pieniędzy, z których się utrzymuje kilkadziesiąt albo czasem nawet kilkaset osób, to była dużo mniejsza pokusa, żeby no po prostu zakoksać. I moim zdaniem właśnie dlatego powinniśmy się zastanowić, czy tak gigantyczne pieniądze powinniśmy w to ładować. No bo zobaczcie, co się dzieje na przykład w piłce nożnej. No akurat obecnie nasi piłkarze są lubiani, tak? Lewandowski znowu jest mistrzem, tak? No ale później znowu przyjdą jakieś mistrzostwa, pewnie znowu będą trzy mecze, pierwszy o wszystko i o pietruchę, nie? I znowu będziemy ich nie lubić. I znowu się pojawią takie różne dziwne opinie, że ci piłkarze, którzy za granicą grają
fantastycznie, to u nas jakoś się nie umieją zgrać, że jakoś dupa, że jakoś coś nie tak. Pytanie, dlaczego oni mają tyle zarabiać? Wiecie, na przykład w wielu krajach, bo na przykład u nas piłkarze zarabiają bardzo dobrze od stosunkowo od wczesnego pułapu, tak? Ale są takie kraje, bardzo biedne, w których właśnie ludzie grają z pasji i dopiero potem, jak osiągną pewien poziom, że już wchodzą do tych wysokich drużyn, no to wtedy gigantyczne pieniądze, ale po prostu niewyobrażalne dla nas. Ale oni zaczynają trenować na przykład na boiskach jakichś takich bardzo, bardzo biednych i nie wrzeszczą, że orliki, orliki, orliki. No. Także, ale żeby nie było wątpliwości, bo się Krzyś trochę zagalopował, Krzyś nie ma nic przeciwko orlikom, nawet orliki to się Krzyśowi bardzo podobają, bo orliki to rekreacja. I moim zdaniem właśnie to jest to, o, to jest to klucz, który chciałem powiedzieć, że słuchajcie moi drodzy, nauczmy się wreszcie rozróżniać sport od rekreacji. Stwierdzenie sport to zdrowie już dawno jest nieprawdziwe, ponieważ przez to, jak daleko sport poszedł, to żeby osiągnąć sukces w sporcie, niestety farmakologia coraz częściej jest konieczna. Rekreacja. I pamiętajcie, rekreacja tym się różni od sportu, że jest przede wszystkim dla przyjemności. Miejmy z tego sportu przyjemność, a niekoniecznie idźmy na wynik. To no i tyle moim zdaniem, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Aha, jeszcze rekreacja to jest oczywiście na rowerze, w lesie, na sali gimnastycznej, a nie w domu przed telewizorem, tak? Masz ochotę na piłkę nożną, to iść na orlika, potrenuj, a niekoniecznie z piwancją i z chipsami przed telewizorem. To nie jest sport. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Pa!